Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Stasiak, jestem product ownerem w banku BNP Paribas i odpowiadam za bankowość internetową Go Online Business. Na dzisiejszym webinarze chciałbym Państwu opowiedzieć o nowym module płatności, który udostępniliśmy w miniony weekend już dla wszystkich klientów, którzy korzystają z Go Online Business. Nasz webinar będzie składał się z dwóch części. Najpierw zaprezentuję najważniejsze elementy tego modułu, a potem będę odpowiadał na wybrane pytania. W międzyczasie również na te pytania będą odpowiadali moje koleżanki, moi koledzy. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, nawet jeżeli webinar się skończy, to w oknie czatu te pytania nadal będziemy na nie odpowiadać. Przejdźmy w takim razie do systemu. Po zalogowaniu będziecie Państwo widzieć ekran z rachunkami. Tutaj się nic nie zmienia. Moduł płatności znajduje się w menu po lewej stronie. Składa się z kilku elementów. Oczywiście tak jak w poprzednim systemie, w zależności od tego, jakie użytkownik ma uprawnienia, takie będzie widział elementy. Niektóre z tych podmodułów mogą być dla Państwa niewidoczne. Po rozwinięciu menu przelewy widzimy kilka kafelków do wprowadzenia przelewów oraz podsumowanie, ile mamy przelewów w obsłudze zleceń. Do obsługi zleceń przejdę po omówieniu tego menu. Pierwszy przelew krajowy, które możemy wprowadzić. Przelew możemy wprowadzić na kilka sposobów. Można wszystkie dane podać ręcznie. Ja w tej chwili mam już dane jakieś zapamiętane, ponieważ już przed połączeniem się z Państwem dane uzupełniałem. Dane możemy wpisać ręcznie, wybierając rachunek, z którego przelew będzie realizowany. Jeżeli jesteśmy na przelewie krajowym, będą tutaj tylko rachunki pojawiały się w złotówkach. I podajemy dane kontrahenta, tam gdzie mamy gwiazdki, dane są wymagane. Przelew można również uzupełnić na podstawie kontrahenta, którego macie Państwo zapisanego Państwo w bazie. Można wyszukiwać po danych, które na tej liście się rozwijają, czyli po nazwie skróconej, po nazwie pełnej, bądź po rachunku lub jego części. Jeżeli będziecie Państwo tutaj wpisywali te dane, lista się będzie zawężała. W ten sposób można łatwo tego kontrahenta znaleźć. Jeżeli chcielibyście Państwo szukać po jakichś innych danych zapisanych na kontrahencie, na przykład po NIP-ie firmy, wtedy korzystamy z linka wybierz z listy i tutaj tych danych jest więcej i tutaj możemy wyszukiwać właśnie na przykład po identyfikatorze podatkowym. Jeżeli znajdziemy kontrahenta, klikamy na wybierz i dane nam się uzupełnią na formatce. Jeżeli chcielibyśmy dodać kontrahenta nowego podczas wpisywania na tej formatce, to służy do tego taki przełącznik dodaj odbiorcę na listę kontrahentów. Wtedy będziemy musieli podać unikalną nazwę skróconą takiego kontrahenta, po której będziemy mogli go wyszukać. Przelew oferuje różne przełączniki w zależności od tego, co chcemy wykonać. Możemy tutaj się przełączyć na widok przelewu split payment. Jeżeli to wybierzemy, pojawią się dodatkowe pola do wpisania. Oprócz tego możemy wybrać tryb realizacji jako przelew zwykły, przelew Sorbnet bądź Express Elixir. Ta opcja Express Elixir będzie się pojawiała tylko wtedy, kiedy system rozpozna, że rachunek, który Państwo podali kontrahenta i godzina, w której przelew jest wypełniany, pozwoli na zrealizowanie takiego przelewu. Może być też tak, że korzystacie Państwo z szablonów. Korzystaliście Państwo z szablonów i nadal z tych szablonów możecie korzystać. Szablony płatności znajdują się w prawym górnym rogu i sposób wyszukiwania jest taki sam. Zwracam tylko uwagę, że kontrahenci i szablony to nie jest to samo. Na kontrahencie wpisujemy dane bez szczegółów przelewu, natomiast szablon może zawierać
takie dane, na przykład jak kwota, czy jak tytuł płatności. Jeżeli ja w tej chwili zrezygnuję z wypełnienia tego przelewu, to tak jak już wcześniej Państwu mówiłem, dane są zapamiętane, możemy do tego, do momentu wylogowania systemu, możemy do takiego przelewu wrócić i procesować go dalej. Na przelewach krajowych mamy też dostępne przelew split payment. Jeżeli nie chcecie Państwo się przełączać w tej formacji, którą pokazywałem wcześniej, można wejść od razu w przelew split payment i wypełnić wszystkie dane niezbędne do tego, żeby taki przelew wypełnić. Tak samo przelew podatkowy. Szablony, które są, szablony zmigrowaliśmy, kontrahentów zmigrowaliśmy z poprzedniego systemu, są dla Państwa dostępne. Możecie Państwo już teraz też oczywiście dodawać kolejne elementy. Jeżeli wybierzemy sobie szablon, to te dane, które były i są zapisane na szablonie, podstawiają się na przelewie również podatkowym. Szablony i kontrahenci rozpoznają formatkę, czyli kontrahent krajowy będzie do wykorzystania tylko w przelewach krajowych, split payment i przez zlecenia stałe. Natomiast jeżeli to będzie przelew zagraniczny, to tam kontrahenta zapisujemy jako zagranicznego i tylko takich będzie można wyszukiwać. Tak samo jest z szablonami. Tak samo przelew natychmiastowy możemy tutaj z tej formatki kliknąć i od razu możemy przejść dalej. Przy tej okazji pokażę Państwu, jeżeli wpisujecie Państwo dużo przelewów, jak szybko można uzupełniać kolejne. Mam tutaj dane wpisane właśnie z szablonu. Zatwierdzam, zapisuję i już podstawia mi się po raz kolejny formatka. Mogę oczywiście przejść do listy, ale mogę też już wprowadzać kolejny przelew. Następna zakładka z kolejną grupą przelewów to są przelewy wewnętrzne. Mamy ich trzy dostępne. Jest to przelew wewnętrzny w PLN, czyli w polskich złotych. I tutaj są rachunki, występują tylko te, które są wprowadzone w tej walucie. Jeżeli chodzi o przelew walutowy, to tutaj możemy przewalutować tylko i wyłącznie pomiędzy tymi samymi walutami, innymi niż polski złoty. Jak widzimy, ja nie mam żadnego rachunku dostępnego dolarowego, w związku z tym nie mogę wykonać tak naprawdę takiego przewalutowania. Musiałbym mieć drugi rachunek, przepraszam, nie przewalutowania, tylko przelew wewnętrzny. Musiałbym mieć drugi rachunek w dolarach. I tak samo jest z innymi walutami. I przewalutowanie, no to tutaj już pomiędzy różnymi walutami wszystkie rachunki, które są dostępne dla użytkownika, się tutaj podstawiają. Jeżeli je wybieramy walutę, którą chcemy, w której ma się dokonać ten przelew. Mamy informację, jaki jest kurs zgodny z tabelą, data realizacji. Tutaj można podać numer referencyjny klienta. Dla takiego przelewu, to na każdym przelewie, jakby na każdym typie, tak naprawdę przez przełączenie numeru referencyjnego klienta można podać numer, który wróci na wyciągu w odpowiednim polu dla firm, które z tej funkcjonalności korzystają. I trzecią grupą są to przelewy wewnętrzne. Mamy w tej chwili przelew SEPA oraz przelew zagraniczny. Jeżeli wybierzemy przelew SEPA, to mamy tutaj dostępne rachunki. Wiadomo, przelew może być wykonany tylko w walucie euro, w związku z tym jest tutaj ta waluta zablokowana. I tutaj numer referencyjny wprowadzamy po zaznaczeniu dodatkowe dane przelewu. Tutaj można wpisać te dane. Oprócz tego na przelewie SEPA są do wyboru, możliwe do wypełnienia dodatkowe funkcje. Jeżeli Państwa kontrahent na przykład tego wymaga, albo jeżeli w Państwa procesie płatniczym jest to wymagane, po zaznaczaniu dodatkowych opcji ta formatka nam się wydłuża i te opcje, które są najrzadziej wykorzystywane, są ukryte, ale można je odkryć i są one dostępne na tym ekranie z możliwością wprowadzenia. Przelewy RPI to są
transfery pieniężne między rachunkami banków. Jest to specjalna usługa, na którą należy podpisać również oddzielną umowę. Obsługa poczekalni. Poczekalnia to takie miejsce, gdzie jeżeli wysyłacie Państwo przelewy i nie ma środków na realizację tych przelewów, bądź na część w przypadku paczki, to wtedy takie przelewy wpadają właśnie do poczekalni i czekają tutaj na środki do końca dnia. To znaczy, jeżeli do końca dnia około godziny 20 środki się pojawią, to te przelewy zostaną zaksięgowane i zrealizowane. Jeżeli nie, przelewy wygasną w tej poczekalni automatycznie i nie będą realizowane. Poczekalnia działa tylko dla przelewów z datą realizacji bieżącą. Nie można z przyszłą datą jakby zrealizować. Nie można też sprawić, żeby te przelewy się pojawiły w poczekalni. Jest to możliwe tylko i wyłącznie właśnie w takiej sytuacji, kiedy nie ma środków na realizację. Ja mam w tej chwili w poczekalni kilka przelewów. Proszę zwrócić uwagę, że mam tutaj pogrupowane na dwóch rachunkach. Na tym rachunku mam jeden przelew w poczekalni, na drugim rachunku mam ich trochę więcej. I wygląda to w taki sposób, że jeżeli one tutaj się pojawiają w zależności od tego, kiedy były wprowadzone, znaczy w zasadzie wysłane do realizacji, czyli ten przelew, który jest na samym dole, wpadł tutaj jako ostatni. I będą realizowane zgodnie z tą kolejnością, która tutaj jest na liście. Gdyby chcieli Państwo i zależało Państwu na jakimś przelewie bardziej w przypadku, kiedy środki się pojawią, to nie ma problemu, można taki przelew zaznaczyć i tutaj tymi strzałeczkami nacisnąć realizuj na początku. Wtedy przelew nam przeskoczył na samą górę. Mamy strzałeczkę też informującą o tym, że była ingerencja użytkownika w ten przelew i dlatego będzie on realizowany w pierwszej kolejności w przypadku, gdy pojawią się środki. Kolejny element to są kontrahenci. Kontrahenci, tak jak już tutaj trochę wspominałem, są pogrupowani na trzy typy. Jest to krajowy oraz zagraniczny. Jest również taki typ, który się nazywa płatnik. Jest to typ kontrahenta do poleceń zapłaty. Kontrahentów można tutaj wyszukiwać, z tego poziomu też można wykonać przelew, jeżeli tak Państwu jest wygodniej. Kontrahenci są pogrupowani w grupach kontrahentów. Każdy użytkownik, w zasadzie w każdej firmie jest dostępna grupa główna, która jest dostępna dla wszystkich użytkowników w danej firmie. Ale oprócz tego można tworzyć tak zwane grupy prywatne bądź grupy zamknięte. Tutaj mam na przykład taką grupę zrobioną. Jak sobie podejrzymy szczegóły, to zobaczymy, że dostęp do tej grupy mają tylko i wyłącznie dwaj użytkownicy z tej firmy, w której jestem zalogowany. I tylko ci użytkownicy będą widzieć kontrahentów w tej grupie. Przy odpowiednim uprawnieniu można taką grupę modyfikować, dodać kolejną osobę bądź kogoś z tej grupy usunąć. I wtedy kontrahenci, którzy są zgrupowani właśnie tutaj, będą widoczni tylko dla tych użytkowników, którzy są widoczni na liście. Jeżeli korzystacie Państwo z schematów akceptacji dla kontrahentów, to po zaimportowaniu albo bądź po wprowadzeniu kontrahenta, kontrahent pojawia się na obsłudze zleceń, ja później to pokażę. Należy o tym pamiętać, że właśnie w takiej sytuacji ci kontrahenci nie są od razu widoczni na liście, tylko będą widoczni w obsłudze zleceń. Kolejny element to szablony płatności. Tuż trochę Państwu opowiadałem, te szablony są pogrupowane. Też z tej pozycji można szablon wykorzystać, utworzyć przelew z tego miejsca. Szablony można tutaj zapisywać, tak jak są one pogrupowane. Część z Państwa korzysta zapewne z płatności masowych.
Mamy pogrupowane te płatności na cztery elementy. Mamy trzy produkty masowe. To jest mass collect, czyli masowe polecenia przychodzące, natomiast tylko te, gdzie otrzymujecie Państwo plik z rozszerzeniem PTK. To się tutaj nic nie zmieniło, już od kilku lat ten moduł jest. I nadal on tutaj zmienił tylko miejsce na płatności masowe, ale jest tutaj dostępny, nic się tutaj nie zmieniło. Natomiast udostępniliśmy dwa nowe moduły. To jest moduł Mass Payment, czyli masowe polecenia krajowe wychodzące, i Mass Direct Debit, czyli masowe polecenia zapłaty wychodzące. W Mass Paymentie na tym ekranie to, co możemy zrobić, to możemy zaimportować paczkę. Ja pokażę Państwu, jak to zrobić. Nazywamy sobie tą paczkę. Podanie nazwy jest jakby konieczne. I tryb realizacji tutaj teraz wybieramy. Czy paczka jest zamknięta, czy paczka jest otwarta. To też jest przeniesiona funkcjonalność z poprzedniego systemu. Ja tylko przypominam, paczka zamknięta powoduje, że na etapie jej potwierdzania, zatwierdzania są ukryte przelewy, które w danej, w tej paczce są. Natomiast paczka otwarta powoduje, że dla wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do tego modułu, przelewy są widoczne. Nie ma możliwości zmiany rodzaju paczki już po zaimportowaniu, więc na tym etapie decydujemy, czy paczka jest otwarta, czy zamknięta. Jeżeli decydujemy się na paczkę otwartą, możemy wykorzystać oczywiście datę, którą mamy w pliku, który będziemy importować. Możemy też wybrać tym przełącznikiem datę realizacji. Załóżmy, że chciałbym, żeby paczka była z przyszłą datą, to mogę zmienić na przyszłą. I kodowanie znaków. Należy wybrać takie kodowanie polskich znaków, jakie macie Państwo zapisane w Państwa paczce. Plik mogę tutaj przeciągnąć bądź kliknąć. Pojawi się okienko z wyborem. Tu mam paczkę masową. To jest oczywiście format Elixir O bądź PLI. Też w tym formacie się nic nie zmienia. Klikamy na importuj. I każdy import paczki należy podpisać. Zazwyczaj będziecie Państwo mieli taką sytuację jak ja teraz. To znaczy od razu pojawi się informacja o tym, że import należy podpisać. Wykonuję to za pomocą, ja mam autoryzację SMS-ową, więc pozwolicie Państwo, że tego SMS-a tutaj wprowadzę. Sprawdzamy oczywiście skróty, które tutaj są podane z tym, co dostajemy w SMS-ie, żeby upewnić się, że podpisujemy to, co chcemy wysłać. I podpis paczki został wykonany. Może być taka sytuacja, że paczka jest duża, bardzo duża, i wtedy system będzie potrzebował trochę więcej czasu, żeby ją zaczytać. I nie będzie tego importu od razu, tylko właśnie pojawi się komunikat na tych naszych dymkach, że trwa import i paczka będzie do podpisania w obsłudze zleceń. I tak właśnie będzie. To znaczy, trzeba będzie tam chwilę poczekać. Paczka powinna mieć status najpierw informujący o tym, że jest przetwarzana, a finalnie pojawi się status import do podpisu, o ile dobrze pamiętam. Na pewno wskazujący o tym, że należy taką paczkę, sam import podpisać. I wtedy dopiero będzie można przejść do realizacji takiej paczki, znaczy do złożenia podpisów zgodnie ze schematem akceptacji. No może tak. Oprócz tego mamy tutaj dashboard, który wskazuje nam, ile mamy elementów w obsłudze zleceń. Do tego też jeszcze przejdę. Bardzo podobnie działa Mass Direct Debit, czyli polecenia masowe wychodzące. Tu jest taka jedna mała zmiana. Oprócz tego, że można paczkę zaimportować, można takie polecenie również wprowadzać ręcznie. I ostatnim elementem na tej liście to są zlecenia stałe. Tutaj są widoczne zlecenia, które są aktywne tylko i wyłącznie. Jeżeli zlecenia są wygasłe, będą one widoczne gdzie indziej. Wracam jeszcze raz na dashboard przelewów.
ponieważ tutaj oprócz tego, że mamy te kafelki do wprowadzenia przelewów, informacje o obsłudze zleceń oraz informacje o poczekalni, to mamy tutaj również miejsce, z którego możemy zaimportować przelewy, jeżeli taki proces u Państwa występuje. Wybieramy z listy wszystkie dostępne formaty importu przelewów, które są, czyli zarówno te, które są predefiniowane przez bank, jak chociażby Multicash PLI, bądź jeżeli utworzyli Państwo, bądź utworzycie nowy własny schemat importu, to będzie on tutaj też widoczny na liście. Ja korzystam z Multicash PLI Import. Jeżeli są klienci, użytkownicy, którzy korzystali z takiego formatu Multicash PLI R2019, który był formatem zmigrowanym z banku Raiffeisen, to tak naprawdę te dwa importy są takie same. Dlatego z tego jednego zrezygnowaliśmy i nie jest on widoczny na liście. Natomiast pliki będą importowane, zaimportują się za pomocą tego właśnie szablonu. Jeżeli tutaj sobie wybiorę, to mogę przejść dalej i uruchamia mi się formatka z możliwością zaimportowania danych. Tutaj też podejmuję decyzję, jakie jest kodowanie znaków, czyli jak są polskie znaki zapisane, czy rachunkiem, z którego przelewy finalnie wyjdą, będzie ten rachunek, bądź rachunki, które są w pliku zapisane, czy może chcę tutaj zmienić i dla wszystkich przelewów wybrać inny rachunek z dostępnych na liście. Wybieram import. Mam informację, że import został zakończony. Oprócz tego tutaj mam możliwość wybrania opcji dodatkowych. To znaczy, czy mają być weryfikowane rachunki odbiorców z listą kontrahentów. To znaczy, jeżeli macie Państwo bazę kontrahentów, na której są zapisani kontrahenci i zaznaczycie Państwo ten przycisk, to tylko te przelewy, które są, mają swoich odpowiedników, rachunki mają swoich odpowiedników w bazie kontrahentów, będą możliwe do zaimportowania. A trzecią opcją jest dodanie nowych odbiorców do kontrahentów podczas importu, czyli zapisanie automatyczne z przelewów do bazy kontrahentów, w razie gdybyście Państwo chcieli z tej opcji korzystać w przyszłości. Klikam na importuj. Mamy tu informację, że proces tego importu też jest do zatwierdzenia. I teraz mogę te przelewy zaimportować na kilka rodzajów. Mogę je po prostu zapisać i wtedy wpadną one do obsługi zleceń jako 5 w tym wypadku niezależnych przelewów, w których potem mogę utworzyć paczkę, mogę je wysyłać pojedynczo, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Mogę je dodać do istniejącej paczki, bądź mogę paczkę utworzyć. I tutaj teraz taką paczkę utworzę. Podaję jej nazwę. Podaję sposób realizacji tej paczki, czyli może być standardowy, czyli będą realizowane przelewy do wysokości salda. Mogę też zdecydować, że paczka będzie realizowana jako całość. To znaczy albo będą środki na zrealizowanie całej paczki, wszystkich płatności w paczce, albo paczka nie będzie zrealizowana i jeżeli macie Państwo uruchomioną poczekalnię, to wtedy paczka wpadnie do poczekalni, czekając, tak samo jak inne przelewy, na to, żeby saldo pokrywało wszystkie, całą paczkę. Mogę też wybrać, jeżeli mam taką umowę tak odpowiednio podpisaną i mam rachunek płacowy, mogę zaznaczyć również paczkę płacową. Ja mam w tej chwili, jak Państwo widzicie, opcję niedostępną, ponieważ nie mam takiego rachunku uruchomionego. Ale możemy tutaj wybrać jeszcze kilka innych opcji poza sposobem realizacji. Możemy zaznaczyć taką, to jest nowość, zamknąć tą paczkę do edycji. Czyli zamknij paczkę, by uniemożliwić jej edycję i wtedy nie będzie możliwości dodania, usunięcia z takiej paczki przelewów modyfikacji, ani edytowania daty realizacji. Czyli tak jak osoba importująca
zaznaczy, to trzeba będzie taką paczkę albo w całości wysłać, albo w całości usunąć. I możemy jeszcze zaznaczyć ukrycie widoczności przelewów w paczce dla innych użytkowników i wtedy inni użytkownicy nie będą mogli takich szczegółów widzieć. Natomiast pamiętajmy, że to tylko ta niewidoczność jest tylko na etapie obsługi zleceń, bo w momencie, kiedy przelewy zostaną zrealizowane, no to w historii operacji czy na wyciągu pojawią się one jako zwykłe przelewy i osoba, która ma dostęp, to już wtedy takie szczegóły będzie widziała. Otworzę standardową paczkę. Ten proces musi być również podpisany. Proszę Państwa o chwilkę cierpliwości. Import zakończył się powodzeniem. Ja do importów jeszcze pozwolę sobie przejść po zaprezentowaniu obsługi zleceń, ponieważ obsługa zleceń to jest drugi najważniejszy element jakby związany z płatnościami i z innymi elementami również. W zależności od tego, ile macie Państwo uruchomionych produktów, to tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj poszczególne zakładki. Ja w moim wypadku mam i przelewy, mam zlecenia stałe. To, co wcześniej wspominałem, w zleceniach stałych będą się pojawiały zlecenia wygasłe. To może zaznaczę tutaj jeszcze wszystkie, ponieważ mamy podział, to może najpierw to mówię. Po wejściu do obsługi zleceń mamy taką pogrupowane zlecenia. Po zaznaczeniu Twojej do obsługi to są te, gdzie ja jako użytkownik mogę wykonać tam jakąś akcję, bądź powinienem. Na przykład podpisać albo wysłać. System to jakby weryfikuje. Do obsługi to jest szersza lista, to znaczy jakie przelewy, paczki, nie wiem, wnioski, umowy mogą być, bądź powinny być podjęte jakaś akcja. Tak samo wysłanie, podpisanie. Trzecią zakładką są elementy odrzucone. No tutaj, tak jak nazwa wskazuje, mamy tylko zlecenia odrzucone, bądź wszystkie. No i tutaj są widoczne wszystkie zlecenia z tych grup. Na każdej zakładce są dostępne filtry. Może zostanę już na wszystkich i na przelewach. Wprowadzałem paczkę o nazwie webinar. Proszę zwrócić uwagę, szybko paczka została znaleziona. I z tego miejsca, mam tutaj odpowiednie statusy, z tego miejsca mogę paczkę na przykład podpisać, wysłać do realizacji. Z tego miejsca również mogę wejść w szczegóły. I szczegóły w większości naszych zleceń podzielone są właśnie na takie elementy, gdzie mamy informacje ogólne o paczce, na przykład w tym wypadku, o ustawieniach tej paczki. Mam możliwość dodania komentarza. Te komentarze są widoczne dla Państwa, nie są one wysłane nigdzie dalej. Wszyscy użytkownicy mogą tutaj, że tak powiem, komentować w zależności od tego, jakie informacje chcielibyście Państwo na takim zleceniu zostawić. Z tego miejsca mogę również wysłać powiadomienie do innego użytkownika w firmie. Dwie takie grupy mamy. Prośba o sprawdzenie poprawności, bądź prośba o podpisanie i wysłanie. Mogę do kilku osób, bądź do jakiejś konkretnej osoby wysłać taką prośbę. Nic tutaj nie uzupełniam i wpisuję, tylko podaję użytkownika. I takie powiadomienie zostało wysłane wewnątrz systemu Google Online Business do innego użytkownika. Paczkę z tego miejsca mogę również usunąć, podpisać, wysłać. Na kolejnej zakładce mamy przelewy w paczce. Mogę wejść w szczegóły każdego z tych przelewów, mogę usunąć, przenieść do innej paczki. Z tego miejsca mogę wykonywać takie akcje. Gdyby przelew w paczce został zmodyfikowany, to oprócz tego, że będzie on oznaczony odpowiednim kolorem, to będzie on widoczny tutaj wyszczególniony, tak żeby osoba, która na przykład podpisuje paczkę i chciała widzieć, że paczka, która została zaimportowana na przykład albo wprowadzona ręcznie, nastąpiły jakieś zmiany w niej, to w pierwszej kolejności będzie tutaj widać, ile przelewów i jakie,
zostały zmodyfikowane przez na przykład innych użytkowników systemu. I przed podpisaniem można takie zlecenia przejrzeć. Tak jak już mówiłem, mamy tutaj zlecenia stałe, mam zaznaczone wszystkie, w związku z tym mam wszystkie zlecenia, które zostały zrealizowane. Wnioski umowy to są jedne z najdłużej elementów, które Państwo korzystacie. Są tutaj widoczne we wszystkich statusach. Kontrahenci, tak jak mówiłem, w tym miejscu, jeżeli kontrahent jest importowany, to tutaj można takiego kontrahenta podpisać, bądź jeżeli jest schemat akceptacji do kontrahentów i kolejne osoby takiego kontrahenta muszą podpisać, to tutaj będą one, ci kontrahenci będą tutaj widoczni i dopiero po podpisaniu, po zaakceptowaniu, tak jak tutaj mamy na przykład, po zaakceptowaniu takiego zlecenia kontrahent będzie widoczny w bazie kontrahentów. I ostatnie elementy to są mass payment i mass direct debit. Mamy tutaj paczki z odpowiednimi statusami. Tak samo tutaj możemy sobie przejść na przykład w szczegóły, zobaczyć jakie przelewy są w paczce, jeżeli paczka jest otwarta. Z tego miejsca możemy również podpisywać. Po zrealizowaniu do mass paymentów są podpinane raporty. Są one widoczne, jeden raport jest widoczny tutaj na tym rozszerzeniu widoku. Jeżeli wejdziemy sobie w szczegóły, to widzimy wszystkie raporty, które takie standardowe, które zostały wygenerowane do takiej paczki. Jeżeli korzystacie Państwo z raportu o rozszerzeniu RRZ, to wtedy w przelewach w paczce po zrealizowaniu jest możliwość wydrukowania potwierdzenia przelewu. Jeżeli korzystacie Państwo z raportów o rozszerzeniu ZRE, to bez zmian, tak jak było to też w wcześniejszym systemie, można pobrać aplikację ze strony banku i tam takie potwierdzenia generować. Wracając jeszcze do płatności masowych na chwilę, omówiłem te trzy zakładki, jest jeszcze zakładka raporty, w której są podstawiane zarówno te raporty, które są na zleceniach, jak i wszystkie niestandardowe, jeżeli takie Państwa w firmie są. Wracam do obsługi zleceń. Przelewy można oczywiście realizować, przepraszam, zaznaczać po kilka. Jest możliwość wykonania wydruku przez opcję tutaj pobierz. Możemy też zmieniać datę grupowo. Tych funkcji jest tutaj bardzo dużo. Proszę sprawdzać, które są dla Państwa najbardziej potrzebne. Oprócz tego miejsca, w którym pokazałem, z którego można zaimportować paczki, można również, bądź jeżeli jest potrzeba utworzenia nowego szablonu, można to też zrobić przez tą opcję chmurki, którą mamy tutaj na górze. Chmurka jest podzielona na dwa elementy, na eksporty i na importy. Jeżeli przejdziemy sobie na importy, na listę szablonów, to mamy tutaj dostępne, tak jak już mówiłem, wszystkie szablony, zarówno predefiniowane przez bank, jak i te, które zostały utworzone przez Państwa. Szablony są ustawione alfabetycznie, chyba że jakiś szablon dodacie Państwo do ulubionych. Ja na przykład szablon multicache.pli mam zaznaczony jako domyślny, dlatego też na wcześniejszym ekranie w przelewach ten szablon miałem na samym początku. Nie muszę go wtedy szukać. Domyślam się, że korzystacie Państwo z jednego, dwóch, góra trzech szablonów do importu, więc można sobie takie szablony dodać do ulubionych i wtedy z tego dashboardu przelewowego można najszybciej je wyszukać. Nie trzeba tutaj wtedy wchodzić. Przy każdym z szablonów utworzonych jest podany identyfikator szablonu. To identyfikator jest niezbędny do usługi GoConnect Business i tam właśnie jest wykorzystywany. Jeżeli chciałbym utworzyć nowy szablon, to klikam tutaj dodaj szablon, wybieram typ, to może być przelew krajowy, to może być słownik kontrahentów krajowych na przykład. Ja wybiorę przelew krajowy. Sposób definiowania takiego szablonu jest bardzo podobny jak w systemie poprzednim. To znaczy trzeba podać nazwę, separator, stronę kodową i zdefiniować tą strukturę,
które tutaj jest. Definiuje się ją przeciągając odpowiednie elementy. Jeżeli dodamy na przykład identyfikator podatkowy odbiorcy, to też od razu przeciąga nam się kwota, ponieważ te pola są powiązane. Możemy dodawać puste pola w zależności od tego, jak Państwa plik eksportu jest, jaki macie Państwo plik eksportu. Jeżeli chcecie się Państwo dostosować nasz system do swojego pliku, to zazwyczaj jest taka możliwość właśnie przez takie szczegółowe przestawianie tych pól. I po zapisaniu szablon będzie widoczny na liście. Można go dodać do ulubionych i będzie on widoczny tutaj właśnie, czyli import z pliku i te ulubione będą na górze. I w tym momencie może przerwałbym prezentację, znaczy będzie ekran oczywiście widoczny, bo pewnie większość pytań, na które będę odpowiadał, będą związane z zaprezentowaniem czegoś. W związku z tym przejdę teraz do odpowiedzi na wybrane pytania. Poproszę o zaprezentowanie. Czy będzie przedstawione, jak to działa na holdingu? Proszę mi wybaczyć, nie mam ustawionego na tej firmie. To może krótko opowiem. Jeżeli chodzi o holding, to z takich zmian istotnych, które są, to na przykład dodaliśmy możliwość wprowadzenia kontrahentów wspólnych. Jeżeli będziecie Państwo dodawali kontrahenta, może on być dodany jako kontrahent wspólny. Nie ma wtedy konieczności dodawania do poszczególnych firm takiego kontrahenta i będzie on widoczny do wyboru za każdym razem. Więc jeżeli na przykład ten sam kontrahent przewija się w różnych firmach, to taka jest możliwość. W przelewach najpierw należy wybrać firmę, potem kontrahenta i wprowadzić resztę danych. Oczywiście w obsłudze zleceń wszystkie z wszystkich firm zlecenia będą widoczne, będą oznaczone, z której firmy dane zlecenie jest. I tak. Jak podpisać plik płatności masowych? W obsłudze zleceń, tak jak tutaj mamy, o, mam paczkę jedną wprowadzoną. Mogę oczywiście podpisywać jedną, mogę też podpisywać grupowo. To nie ma tutaj znaczenia. No może podpiszę, zaprezentuję, jak podpisać grupowo. Klikam na podpisz, wyślij. Mam tutaj podsumowanie. Te paczki są bardzo nieduże, to jest nasza firma testowa, ale mam tutaj dwie paczki w tej chwili. Jeżeli decyduję się na to, żeby je podpisać, wprowadzam SMS-a bądź inną formą, z której Państwo korzystacie. Podpisujemy. Kliknę na podpisz i wyślij. Mogliśmy też kliknąć na samo podpisz oczywiście. Paczki poszły do realizacji. Nie są w tej chwili widoczne, ponieważ jestem na zakładce Twoje do obsługi. Jeżeli chcę zobaczyć te pozostałe, klikam na wszystkie. I tutaj mam informację o tym, w jakim statusie są paczki. Tutaj mam jakąś paczkę, która oczekuje na środki. Tutaj mam zrealizowane. Tutaj mam paczki wprowadzone, które nie zostały wysłane. Czyli cała obsługa tak naprawdę, same płatności masowe, to jeszcze raz jakby podkreślę, mass payment służy do tego, żeby paczkę zaimportować i ewentualnie, jeżeli korzystacie Państwo z raportów, to pobrać raport. Natomiast cała pozostała obsługa jest w obsłudze zleceń na zakładce mass payment, stąd można pobrać raport pojedynczy, stąd można też zrobić wydruk. Na razie mamy tylko wydruk listy zleceń, natomiast udostępnimy Państwu również możliwość wydrukowania zleceń, które się znajdują w paczce. W najbliższej przyszłości taką usługę również, taką możliwość również dodamy. Gdzie się włącza opcję weryfikacji rachunku na białej liście? Powiem się, że na tej firmie też nie mam włączonej białej listy. Ale jeżeli będziecie Państwo mieli sprawdzanie na białej liście na firmie, to tutaj na formatce przelewu checkbox, żeby weryfikować na białej liście, będzie zaznaczony domyślnie. Więc nawet nie będziecie Państwo musieli dokonywać tej akcji za każdym razem. Oczywiście można go zdjąć, jeżeli
przykład przelew, który Państwo wykonujecie, nie chcecie, żeby był weryfikowany, bądź nie ma takiej potrzeby. Ale jeżeli ma być weryfikowany, to tutaj będzie to zaznaczone i na obsłudze zleceń przelewy paczki, w zależności od tego, co będziecie Państwo sprawdzać, będą graficznie oznaczone, jaki jest etap tego sprawdzenia, bądź jaki jest wynik tego sprawdzenia. I oprócz tego oczywiście na szczegółach też ta informacja będzie zapisana. W szczegółach będą informacje o tym, będzie skrót, który tam jest generowany, jaki był efekt sprawdzenia. Te informacje będą takie bardzo najbardziej szczegółowe informacje o białej liście będą na szczegółach płatności w odpowiedniej sekcji. W Mass Paymentach również można sprawdzać białą listę. Na paczkach oczywiście niewysłanych i tak samo na przelewach. To jest, myślę, jasne. Wykonujemy to sprawdzenie przed wysłaniem. Przepraszam. Pojawił mi się tutaj. Przed wysłaniem na biała lista na Mass Paymentach tak działa troszeczkę inaczej. To znaczy przed wysłaniem będą też te oznaczenia graficzne, natomiast po już zrealizowaniu paczki, do paczki zostanie dołączony, tak jak też w tych poprzednich modułach w starszym systemie, raport ze sprawdzeniami białej listy, taki plik tekstowy, gdzie będzie rachunek, który był sprawdzany, jaki był wynik sprawdzenia i skrót. No, przelewy są ponumerowane, tak żeby można było łatwo ustalić, jaki był wynik tego sprawdzenia. Czy będzie instrukcja w PDF? Są instrukcje, nie ma dla całości instrukcji, natomiast materiały do niektórych modułów, filmiki, właśnie takie skrócone instrukcje podzielone na poszczególne elementy są widoczne na naszej stronie związanej z bankowością internetową. Tam proszę szukać wszelkich materiałów, podpowiedzi. Tam one się znajdują. Czy da się w historii rachunku wyszukać zrealizowane płatności po rachunku kontrahenta? W historii rachunku. Wprawdzie mówimy tutaj bardziej o płatnościach, ale oczywiście po rachunku kontrahenta. Tak, jeżeli mam historię transakcji, zaraz sobie jakiś tutaj znajdę rachunek, na który był wysyłany. Proszę zwrócić uwagę, że nie wyszukuję po całym numerze rachunku, tylko po końcówce, przepraszam, to jest rachunek zleceniodawcy, to możemy tutaj, no w sumie tak samo wyszukuję. Czyli wszystkie elementy, które zawierają te 8597, to była końcówka rachunku, no zarówno w jedną, jak i w drugą stronę były wysłane, to te przelewy są wyszukiwane. Tak samo na obsłudze zleceń można wyszukiwać po części danych przelewu czy numerze rachunku. Czy przy płatnościach w euro klient z polskim numerem, z polskim rachunkiem bankowym musi mieć uzupełniony SWIFT? Nie, ponieważ generalnie do wszystkich, w każdym przypadku, czy niezależnie od tego, czy ten kontrahent jest w Polsce czy za granicą, po wpisaniu numeru rachunku automatycznie SWIFT zostanie uzupełniony. Czyli nie musicie Państwo tego SWIFTu znać, system sam za Państwa go uzupełni. Ale musi być on podany. I najczęściej nie ma możliwości, to znaczy my ten SWIFT uzupełniamy jakby sami, korzystając z baz międzybankowych, natomiast nie ma możliwości wprowadzania. W poprzedniej wersji można było wybrać przelew zrealizowany i wykonać ponownie. Czy jest taka możliwość? Pracujemy nad tym. Będzie na tą chwilę można zrealizować ponownie przelew, natomiast nie można wykonać ponownie paczki. Ale taka możliwość będzie dostępna. Tak jak mówię, pracujemy nad tym. Przepraszam, że jeszcze jest niewidoczna. Proszę o ścieżkę wyszukiwania w historii po numerze rachunku. No myślę, że to pytanie jest powtórzone. Możemy zarówno w historii, a nie podałem ścieżki, może dlatego. Mamy tutaj w rachunkach historię transakcji,
I mamy pole do szukania, jest to pole takie uniwersalne, możemy tutaj szukać zarówno podanych kontrahenta, bądź takich opisowych, bądź poszczególnych transakcji, bądź po numerze rachunku. Szukam kolejnego pytania. Czy można wydrukować listę przelewów sporządzonych, ale jeszcze nie wysłanych? Tak. W obsłudze zleceń można, ja bym już tego nie pokazałem, to o tym opowiem. Jak jesteśmy tutaj na wszystkich, można dane przeszukiwać zarówno przez te wyszukiwanie tekstowe bądź liczbowe, ale można na przykład wydrukować przez... Tutaj było pytanie o wprowadzone, więc wyszukajmy sobie przelewy wprowadzone. Możemy też filtrować za pomocą daty. To może być na przykład przelewy tylko z dzisiaj, albo na przykład sprzed dwóch dni. Jak mamy taką listę wyfiltrowaną, zaznaczamy sobie te pozycje, które nas interesują, zaznaczając je pojedynczo, bądź korzystając z tej opcji wszystkie albo wszystkie na stronie. Różnica między wszystkie na stronie jest taka, że jeżeli mamy więcej stron i na przykład podział tutaj widocznych na stronie mamy 10, bo oczywiście to możemy zwiększyć do 200 elementów maksymalnie, to jeżeli mamy kilka stron, to zaznaczymy wszystkie na stronie, to tylko zaznaczą nam się te, które są widoczne. I po zaznaczeniu mamy tutaj, proszę zwrócić uwagę, że mamy taką opcję, więcej opcji. I to, co tutaj nie jest widoczne, czyli nie są widoczne w tych takich najczęściej używanych przyciskach, to tutaj kryją się pozostałe opcje. Więc gdybyście Państwo czegoś nie mogli znaleźć, proszę kliknąć na więcej opcji i być może tam to właśnie jest. I wszelkie pobrania, wydruki, to jest przycisk pobierz. I też możemy zdefiniować ten wydruk, który będzie generowany, czyli będzie z informacjami akcji użytkowników, czy bez tych informacji, czyli kto podpisał, kto wysłał. Możemy to wygenerować jako listę przelewów, bądź jako pojedyncze rekordy. No i format, do którego generujemy, to mamy możliwość wyboru PDF, CSV, czyli przecinkowy plik, bądź XLS, taki, który będzie można od razu zaimportować, otworzyć w programie Excel. Stąd wykonujemy i najczęściej po generowaniu różnych dokumentów w różnych miejscach naszego systemu, jeżeli plik nie pokazuje się od razu, nie jest ściągany od razu przez przeglądarkę, to jest widoczny właśnie tutaj. Ta chmurka, którą tutaj mamy, służy do komunikowania się z użytkownikiem, jakie pliki zostały wygenerowane. Więc jeżeli mówimy tutaj w tym wypadku o eksporcie, plik powinien się pojawić na tej krótkiej liście, po wygenerowaniu. Możemy też kliknąć, zobacz wszystkie. I tutaj też możemy filtrować tą listę. O, mamy tutaj coś wygenerowane, na przykład wyciągi. W ten sposób się tutaj też pojawiają. Mamy informację o statusie, czyli czy dany plik jest jeszcze generowany, czy jest gotowy do pobrania. A jeżeli już został przez użytkownika pobrany, to mamy taką informację, więc nie trzeba pamiętać, czy dany dokument już był pobierany, czy nie. Wyszukiwanie, tak jak tutaj pokazuję, też jest jakby wspólne dla wszystkich elementów. Możemy szukać tekstowo jakiegoś po nazwie w tym wypadku, po typie raportu. No, lista jest długa, ponieważ mamy tych typów dużo. Datami i po statusach można tą listę przeszukiwać. Jak dodać szablon multi-PLi do ulubionych? Dobrze, już przechodzimy sobie na listę importów. Ja już mam ten szablon dobrany, przepraszam, zaznaczony jako ulubiony, więc pokażę na jakimś innym przykładzie. Na przykład na tym EBGZ. Tutaj w prawym górnym rogu mamy taką ikonkę gwiazdki. Po zaznaczeniu mamy informację, że szablon został dodany do ulubionych. Jak sobie przejdziemy, proszę zwrócić uwagę, jest on w tej chwili na pierwszym miejscu.
ponieważ te ulubione też się są uszeregowane według alfabetycznie. Mamy tutaj też pytania o wyciągi. Pozwolę sobie też odpowiedzieć. Jest pytanie, jak pobrać plik MT940 i wyciąg z całego dnia w formacie PDF. To jest jedno pytanie, ale dotyczy jakby zarówno MT940 i PDF. Mamy tutaj w wyciągach bankowych mamy tutaj listę wyciągów i jeżeli na pojedynczym elemencie, tutaj z tych trzech kropeczek, które mamy po prawej stronie, klikniemy na pobierz, to mamy możliwość wyboru. Albo generujemy PDF tego wyciągu, który jest tutaj wygenerowany, albo MT940. MT940 wybieramy szablon, którym chcemy ten wyciąg wygenerować. To jest z jednego dnia, z jednego rachunku. Jeżeli chcemy z jednego dnia, ale z kilku rachunków, czyli mamy tutaj dostępne kilka wyciągów. Klikamy na pobierz i dokładnie ta sama zasada. Zaznaczamy, czy chcemy mieć PDF-a, czy chcemy mieć te wyciągi w formacie MT940 i wybieramy zarówno stronę kodową, jak i szablon, którym będziemy generować. Czy przelew poczekalni podpisany przez uprawnioną osobę można wycofać lub zmienić kwotę? Można wycofać jak najbardziej. Jeżeli na przykład zdecydujecie się Państwo wysłać ten przelew inaczej, przejdę do poczekalni, to możemy taki i decydujecie się Państwo, że nie będzie on. Nie chcecie, żeby był realizowany i nie chcecie ryzykować, że środki jakby wejdą i przelew zostanie zrealizowany. To w szczegółach mamy taką opcję jak odwołaj i po kliknięciu na odwołaj mamy trzy możliwości. To jest odpowiedź na kolejne pytanie. Mogę taki przelew przenieść do obsługi. Będzie miał status wprowadzony, czyli wtedy mogę wszystko z takim przelewem zrobić. Mogę zmienić mu datę, mogę mu zmienić kwotę, ale oczywiście jeżeli jest jako wprowadzony, to są usunięte wszystkie schematy, wszystkie przelewy ze schematu akceptacji. No i taki przelew należy od początku zautoryzować. Mogę również taki przelew usunąć i wtedy nie będzie on widoczny nigdzie w systemie, bądź anulować. Przelew trochę podobnie jak do tej pierwszej opcji znajdzie się w obsłudze zleceń ze statusem anulowany. Taka jest różnica z wprowadzonym. Można oczywiście jeszcze dalej, można go edytować i dalej wprowadzić do realizacji. No tutaj mamy, proszę o pokazanie, jak importować pliki z danymi klienta. To niestety nie wiem, o jakie dane klienta chodzi. Czy chodzi o kontrahentów? Nie pokazałem tego, więc mogę pokazać. Przy importach mamy listę szablonów. Dodajemy szablon. Tworzymy szablon na przykład dla kontrahentów krajowych. Nazywamy go sobie odpowiednio, wstawiamy jakim separatorem danych nasz plik oddziela dane. Podaje, tutaj konstruuje tą strukturę pliku. Po prawej stronie zawsze będą pola, które są wymagane. W tym wypadku nie możemy ich usunąć. Mogę natomiast zmienić ich kolejność i mogę dodać kolejne elementy. W przypadku kontrahentów, jeżeli dodam nazwę grupy, to w pliku, jeżeli wpiszemy dokładną nazwę grupy już istniejącej w grupie w kontrahentach, to tacy kontrahenci od razu zostaną zapisani do odpowiednich grup. Jeżeli nie podamy, no to oczywiście zostaną zapisani wszyscy do grupy głównej. Taki szablon zapisujemy i zasada działania dla wszystkich tych szablonów importu jest taka sama. To znaczy, jeżeli mam już tutaj, może wyszukam po autorze, będzie szybciej. Jeżeli mam już jakiś szablon gotowy, to mogę go wykorzystać wchodząc do środka. Tutaj wybieram plik i zaczytuję plik zgodny z tym,
z tym schematem, który sobie zapisałem. I tak jak już wspominałem, tacy kontrahenci w przypadku importu zostaną zapisani w obsłudze zleceń i tam należy zautoryzować dodanie takich kontrahentów. W jaki sposób można zrealizować płatność krajową w walucie? To tutaj w naszym systemie nic się nie zmieniło. To znaczy, jeżeli chcemy wysłać przelew w walucie, niezależnie od tego, czy realizujemy go w kraju, czy też za granicą, to służy do tego albo przelew zagraniczny dla wszystkich innych walut niż euro, bądź przelew SEPA dla przelewów w euro. I oczywiście, które w Polsce będą na pewno spełniać warunki SEPA, więc ten szablon będzie najlepszy. A nie mówiłem o tym, natomiast jeżeli będziemy wypełniać przelew zagraniczny i wszystkie dane, które wprowadzimy, będą świadczyły o tym, że jednak jest to przelew SEPA, system to sam rozpozna, to taki przelew zostanie automatycznie zapisany jako SEPA i nie ma możliwości wysłania go w inny sposób. Wcześniej było widać ilość przelewów oraz łączną wartość paczki. Teraz nie widać, pomagało to przy weryfikacji, czy wszystko jest OK. Można gdzieś sprawdzić takie szczegółowe informacje paczki przy zaciąganiu paczki, znaczy ilość przelewów oraz łączność wartość paczki. W obsłudze zleceń dla paczki mamy tutaj informacje w szczegółach. Czy mamy informację, ile tych paczek, przepraszam, ile przelewów w paczce jest. Tutaj możemy zobaczyć szczegóły. Natomiast my też jakby słuchamy Państwa głosów i jeżeli będzie możliwość, mamy też tutaj po zaznaczeniu, proszę zwrócić uwagę na dole, tylko tutaj jeśli zaznaczam kilka paczek na przykład, to mam też sumowanie tych paczek. Jeżeli czegoś nie widać na ekranie, że tak powiem, od razu, będziemy się zastanawiali, czy możemy te informacje jakby rozszerzyć, czy to będzie też praktyczne dla wszystkich klientów i w miarę możliwości będziemy nasz system oczywiście rozwijać i dodatkowe elementy dodawać. Dzień dobry. Czy duże paczki płacowe Mass Payment trzeba zaczytywać jako plik skompresowany ZIP, czy już nie trzeba? Nie trzeba. Zapomniałem o tym powiedzieć. W płatnościach masowych przy imporcie możemy zaczytywać paczki w tych... format jest ten sam, tylko to tak naprawdę są rozszerzenia różne. I nasz system automatycznie taki plik zipuje. Zarówno w Mass Payment, jak i Mass Direct Debit nie ma konieczności zipowania już plików. Robimy to za Państwa. Czy można edytować przelew, który był zaczytany szablonem z naszego systemu księgowego? Tak. Jeżeli paczka nie została zamknięta, tak jak wcześniej opisywałem, do edycji, to jak najbardziej każdy przelew, który został zaimportowany, może jeszcze podlegać edycji. Można zmieniać jego dane i wtedy jest on zaznaczony, jakby też, tak jak pokazywałem na paczce, jest zaznaczony jako właśnie wyedytowany z informacją, żeby pokazać, że coś na nim było zmienione. Ile czasu jest przelew w poczekalni i czy sam się zrealizuje po uzupełnieniu środków, czy użytkownik powinien go popchnąć? Poczekalnia jest automatyczna, czyli jeżeli przelew wysyłamy, mamy uruchomioną poczekalnię, system sprawdza, czy na przelew bądź na paczkę są środki. Jeżeli są, przelew, paczka jest realizowana. Jeżeli nie ma, wpada do poczekalni. I w tej poczekalni co kilka sekund, o ile dobrze pamiętam, czy co kilkanaście, system sprawdza, czy są środki. I w momencie, w którym
jakby środki się pojawią, przelew jest automatycznie realizowany. Poza tym, że można zmienić kolejność realizacji, to co już jakby pokazywałem, tak? Czyli że zależy nam na jakimś przelewie bardziej i go jakby wypchnąć do góry, to w tej kolejności będą realizowane, a poza tym i można jeszcze przelew odwołać, jeżeli Państwo rezygnujecie z poczekalni, nie chcecie, żeby on był realizowany, to już żadnej więcej akcji nie możecie Państwo zrobić, no chyba, że na przykład możecie Państwo środki zasilić, no to jeszcze taką akcję można wykonać. Jak modyfikować przelew z importowanej paczki? Trzeba go z paczki usunąć. Tutaj mam tą paczkę, którą importowałem. Przelewy mam są pokazane w paczce. Jak teraz ten przelew usunę z paczki, system mi pyta, czy zgadzam się. Mamy w tej chwili 4 przelewy. On pojawi mi się, to jest ten przelew. Mogę go teraz wyedytować. Na przykład zmieniając kwotę. Zatwierdzam. Zapisuję i ten przelew mogę teraz, to co mówiłem, przelew został wyedytowany, w związku z tym ma tutaj takim pomarańczowym kolorem oznaczenie, że zlecenie zostało zmodyfikowane. I teraz wchodząc w szczegóły bądź korzystając z tej opcji dodaj do paczki, wprowadzam, do paczek mam tutaj kilka, mogę je wyszukać. Zaznaczam paczkę, do której chcę przelew, w której chcę umieścić i w ten sposób w szczegółach widzę przelewy w paczce. Jest ich 5, ten jest oznaczony, a ten, ponieważ był zmodyfikowany, to jest wprowadzony. To jest na tej jakby dodatkowej liście. Oczywiście przelewów nie jest 6 w paczce, tylko te modyfikowane są trochę jakby szczególnie zaznaczane. Jakie płatności kwalifikują się jako mass payment? Nie mówiłem chyba o tym. Mass payment, mass direct debit to są usługi dodatkowe. To znaczy trzeba mieć odpowiednią umowę podpisaną na te usługi i tylko wtedy mogą być one realizowane w ten sposób. Jeżeli ktoś nie posiadając usługi będzie próbował takie paczki wysyłać, to nie będą one realizowane. Więc jakby płatności krajowe mogą być właśnie w ten sposób realizowane, ale należy skontaktować się z bankiem na uruchomienie odpowiedniego produktu. Szablony importu, eksportu, to jeszcze raz powtórzę, bo to pytanie się tutaj pojawia. W tej chwili są one w chmurce. Być może przeniesiemy je w inne miejsce, żeby były bardziej widoczne, na przykład w zarządzanie plikami, ale w tej chwili są one w chmurce i mamy tutaj podział w tej chmurce na eksport, import i w zależności od tego, czy mam eksport tutaj kliknięty, czy import, wchodzę w listę szablonów i mam je tutaj widoczne. Tutaj też się mogę przełączyć pomiędzy szablonami eksportu a szablonami importu. W jaki sposób usunąć zbędne przelewy? Przepraszam, zbędne szablony. Jeżeli mam, to teraz muszę jeszcze znaleźć taki, który wprowadzałem. I tutaj po rozwinięciu tego menu z kropeczkami bądź wejściu w szczegóły takiego szablonu, klikam na usuń szablon. Mogę go też wyedytować na przykład, zmieniając coś w zależności od potrzeb, ale już jak patrząc na same usunięcie, to zaznaczam, klikam na usuń szablon. Jest pytanie, czy ich na pewno chcę usunąć. I jak widać już mam jeden szablon mniej. W tym momencie widzę, że już więcej pytań chyba nie mam. W związku z tym skończymy webinar. Tak jak mówiłem, jeżeli jakieś pytania są jeszcze w formie tekstowej zadane, to moi współpracownicy będą na nie odpowiadali. Bardzo dziękuję za uczestnictwo i do zobaczenia, do widzenia.